na własne życzenie, poza konkursem, chciałbym Państwu inne światło na pracę burmistrza rzucić Mateusz Kropa. Mateusz, zapraszam. Górnik zawód to potrzebny, własny górnik ten potrzebny. Co to skór dęb wydobywa i nim ziemią wnet pokrywa. I to nie są wcale dziwy, ani żadne puste słowa. Ale zawód to prawdziwy i prawdziwa o nim mowa. Ale żeby nie w temacie, tak więc na tym się nie znacie. To się właśnie dziś dowiecie, czy też chcecie, czy nie chcecie. Górnik taki wstaje rano. Wierzę syna na kolano i przestrzega synu drogi. Idzie gdzieś, patrz pod nogi. Potem górnik ten sypuje i kilofem w chmury płynie. Wiem, że w tych tunelach potem można latać samolotem. Tak więc zawód to konieczny, lecz niestety niebezpieczny. Bo jak górnik w górach zaśnie, to i piorun niego trzaśnie. A co teraz wam tu powiem? No to powiem wam w sekrecie. A wy znając was gabonie, to na pewno rozpowiecie. Ja tu trochę was zmyliłem, bo to wszystko wymyśliłem. Lecz się proszę, nie gniewajcie i nie bądźcie z litu na mnie. Choć to wszystko wymyśliłem, to zrobiłem to starannie. Jolanta Wybieralska, praca górnicza rodziny. Głęboko pod ziemią górnicy pracują. Czarny węgiel w ziemi kilofami kują. On dużo energii człowiekowi daje, dzięki niemu światło, ogrzane mieszkanie. Górnicy zjeżdżają pod ziemi windami. Chodzą po tych sztornach tylko tunelami. By świdrować węgiel, często skamieniały, gdzie od węgla pyłu są też czarne ściany. Dokoła pod ziemią czarne korytarze, czarne wszystkie dłonie i górników twarze. I odzież, i buty, to wszystko jest czarne. Ale ciężka praca nie idzie na marne. Górnicze rodziny codziennie pracują. Czarny węgiel w ziemi kombajnem świdrują. Potem na wagony ów węgiel wrzucają, wiele kilometrów jego przemieszczają. By służył on ludziom, nie tylko do grzania, ale by składnikiem swego przetwarzania. Bo z niego lekarstwo, smoła i benzyna, plastikowa piłka, świeca, parafina. A 4 grudnia to górnicze święta. I nie tylko górnik o nich już pamięta. Bo barwórkę nawet małe dzieci znają. Robią czarne czapki i je zakładają. Thank you.
Jolanta Wybieranska pod tytułem Praca Górniczej Rodziny. Głęboko pod ziemią górnicy pracują. Czarny węgiel w ziemi kilofami pują. On dużo człowiekowi daje, dzięki niemu światło, ogrzane mieszkanie. Górnicy zjeżdżają pod ziemię windami, chodzą po tych sztorniach tylko tunelami, by świdrować węgiel, często skamieniały. Gdzie od węgla pyłu są też czarne ściany. Dookoła pod ziemią czarne korytarze, czarne syskie dłonie i górników twarze. I odzież, i buty, to wszystko jest czarne, ale ciężka praca nie idzie na marne. Górnicze rodziny codziennie pracują. Czarny węgiel w ziemi kombajnem świdrują. Potem na wagony węgiel wrzucają. Wiele kilometrów jego przemieszczają. By służył on ludziom nie tylko do grzania, ale by słonikiem swego przetwarzania, bo z niego lekarstwo, smoła i benzyna, plastikowa piłka, świeca, parafina. A 4 grudnia to górnicze święta i nie tylko górnik o nim już pamięta, bo barburkę nawet małe dzieci znają. Robią czarne czapki i je zakładają. Praca górniczej rodziny. Głęboko pod ziemią górnicy pracują. Czarny węgiel w ziemi kilofami kują. On dużo energii człowiekowi. Ogrzane mieszkanie. Górnicy zjeżdżają pod ziemią windami. Chodzą po tych sztorniach tylko tunelami. By spitrować węgiel, często skamieniały. Gdzie od węgla pyłu są też czarne ściany. Dookoła pod ziemią czarne korytarze, czarne wszystkie dłonie i górników twarze. I odzież, i buty, to wszystko jest czarne. Ale ciężka praca nie idzie na marne. Górnicze rodziny codziennie pracują. Czarny węgiel w ziemi kombajnem świdrują. Potem na wagony ów węgiel wrzucają. Wiele kilometrów jego przemieszczają, by służył on ludziom, nie tylko
obciążenia, ale był składnikiem swego przetwarzania, bo z niego lekarstwo, smowa i benzyna, plastikowa piłka, świeca, parafina. A 4 grudnia to górnicze święta i nie tylko górnik o nich już pamięta, bo barburkę nawet małe dzieci znają, robią czarne czapki i je zakładają. Jolanta Wybieralska. Dziękuję. Rąbał górnik klocek, rąbał go pod ścianą i przy tym rąbaniu ciulnął się w kolano, że go zaskoczyło tego błędne zdarzenie. Na wcześniejszy wyjazd dostał przyzwolenie, poszedł se przekopem, jak mam las po szynach, a tu na zapięcie, w niego maszyna. Kiedy se obejrzał za siebie do zadku, to by Bóg uniknął przykrego wypadku. Stanął i natętnął na kulok uśnięty i gwóźdź zarościały wrósł aż do pinty. Musiał urok siagnąć na okorku w kupie. Zaraz poczuł drzynga w swojej chudej dupie. Górnik aże skoczył, pełny mu zleciał z goby i ciurnął tą gołą w lik łot obudowy. Buła mu wylazła na pośrodku glacy. Stracił równowagę i ciurnął na cacy. Jak leciał na plecy, chycił za kolejka. Palec mu przytrzasła jakoś starobeka. Droty, co sterczały, wlazły mu do miecha. Trzamić kurza noga, pieruńskiego pecha. Jeszcze zdążył chwycić jakoś deska z tyłu. Półka go przytrzasła i ćwierć tony był. Gadają wypadki, że chodzą parami. Joko, to jest prawda, to widzicie sami. Taka jest niebezpieczna robota górnika. Nie rób nic na dole, unikniesz ryzyka. Górnicy jedzą, podziemie witami, chodzą
drabina, peleryna, duża piłka w białym groszki i z apteki proszenkowski. I ołówek w twym piwniku, i z plastiku 6 koszyków. Gąbka, co się wodzi w wodzie, i benzyna w samochodzie. Czarna smoła, biała świeca, to rodzina węgla z pieca. Widzę już zdziwione miny, co ma węgiel do benzyny? Czy jest z węglem spokrewniona gąbka miękka i czerwona? Otóż właśnie wiem na pewno, że jest jego bliską krewną. Węgla jest po odrobinie, w parafinie, w pelerynie, w białej piłce, w duże groszki i z apteki proskurkowski i ołówku w twym piórniku i w koszyku, ten z plastiku, nawet w świeckiej te choinki. To też węgla są kuzynki, lecz wśród wielkiej tej rodziny, wśród kuzynów i rodzeństwa nie ma ani odrobiny rodzinnego podobieństwa. Węgiel jest jak czarna skała, koszyk żółty, świeca biała. Skąd się wzięły te różnice? O, to już są tajemnice, które kryją się w fabryce. No pokaż się proszę. Jest duchem, to znika. No to sam zaproszę, z Głogowa Patryka. Głęboko pod ziemią górnicy pracują. Czarny węgiel w ziemi kilofami kują. On dużo energii człowiekowi daje. Dzięki niemu światło ogrzane mieszkanie. Górnicy zjeżdżają pod ziemię windami. Chodzą po tych sztolniach tylko tunelami, by świdrować węgiel często z kamieniami, gdzie od węgla pyłu są też czarne ściany. Dokoła pod ziemią czarne korytarze, czarne wszystkie dłonie i górników twarze. I odzież, i buty, to wszystko jest czarne, ale ciężka praca nie idzie na marne. Górnicze rodziny codziennie pracują, czarny węgiel w ziemi kombajnem świdrują, potem na wagony ów węgiel wrzucają, wiele kilometrów jego przemieszczają, bo wysłużył on ludziom nie tylko do grzania, ale był składnikiem swego przetwarzania, bo z niego lekarstwo, smoła i benzyna, plastikowa piłka, świeca, parafina. A 4 grudnia to górnicze święta. I nie tylko górnik o nich już pamięta, bo barburkiem nawet małe dzieci znają, robią czarne czapki i je zakładają. Thank you.
polska rodzina, węglowa rodzinka. To węglowa jest rodzina. Parafina, peleryna, duża piłka, tyły koszki i z apteki. Proszę. Gorzej. I ołówek w twoim piórniku i w plastiku sześć koszyków. Gąbka, co się moczy w wodzie i benzyna w samochodzie. Czarna smoła, biała świeca to rodzina węgla z pieca. Widzę już dziwione miny. Co ma węgiel do benzyny? Czy jest węglem spokrewniona gąbka miękka i czerwona? O, dość właśnie. Wiem na pewno, że jest jego bliską krewną. Węgla jest po odrobinie, w parafinie, w pelerynie, w białej piłce, dusze proszki i z apteki w proszku goski. I w ołówku w twoim piórniku, i z plastiku tym w koszyku. Nawet świeczki, te schojki, to też węgla są kozynki. Lecz wśród wielkiej tej rodziny, wśród kuzynów i rodzeństwa, nie ma ani odrobiny rodzinnego podobieństwa. Węgiel jest jak czarna skała, koszyk żółty, świeca biała. Skąd się wzięły te różnice? O, to już są tajemnice, które kryją się w fabryce. Kosyku, karniku, karniku, co kosyku masz? Ma parę gołąbku, opazę, chodź się to wam pokażę. Karniku, karniku, co tam chowasz w kąciku? Karniku, karniku, co ty chowasz tam? Mam tam pilnik stalowy, do roboty gotowy, hej, gotowy. Karniku, karniku, co ci po tym pyliku? Karniku, karniku, na co tobie on? Jak im walnę o ścianę, tonę węgla dostanę. Hej, dostanę! Karniku, karniku, co z tych robił rybniku? Karniku, karniku, co z tych robił tam? On tam ciuchy całował, hej, całował, całą nockę tańcował, hej, tańcował! Twarda jak węgiel, co dzień pod ziemią
górnik wykupa z czarnych kamieni w łomocie świdrów, w huku wybuchu w kraju potęgi. Górnik pracuje, by rosły miasta, żeby pędziły elektrowozy. Prędzej i prędzej, żeby na chwilę nawet nie zgasły hutnicze piece. Górnik jak żołnierz zawsze być musi, gotów do ciężkiej, wytrwałej walki. W głębokich sztolniach, w mrokach kopalni, żebyś wieczorem mógł w ciepłym domu zasnąć spokojnie. A kiedy rano w ogrzanej klasie otwierasz książkę, pomyśl, kto sprawił właśnie, że w każdym domu, na wsi czy w mieście, ciepło jak promień jasny przenika. Pomyśl o ciężkiej, twardej pracy górnika. Na wagony u węgiel wrzucają
handlu z płomieniem swego przetwarzania, bo z niego lekarstwo, smoła i benzyna, plastikowa piłka, świeca, parafina. A 4 grudnia to górnicze święta i nie tylko górnik o nich już pamięta, bo barwórkę nawet małe dzieci znają, robią czarne czapki i je zakładają. Yeah.